Witam bardzo serdecznie. La nuit de l'homme. Słynny La nuit, kosiarz komplementów, panty draper, no tego nawet nie będę tłumaczył, bo wiadomo o co chodzi. Zapach działający na zmysły kobiet i nie tylko. Pytanie, czy to jest ten sam La nuit, co kiedyś? Powiem wam, jak poznałem La nuit de l'homme. Było to na początku mojej przygody z perfumami, parę lat temu. Gdy czytałem masowo recenzje, poznawałem zapachy i oczywiście trafiłem na recenzję o La nuit. Jaki to jest świetny zapach, same superlatywy. Musiałem go poznać. Poszedłem do perfumerii, psichnąłem sobie na nadgarstek. No i przyznam wam, że przez bite 8 godzin nie mogłem oderwać nosa od nadgarstka. Było to coś dla mnie fenomenalnego. Wiedziałem, że ten zapach będę miał, muszę go mieć. Po jakimś czasie udało mi się trafić w bardzo dobrej cenie taki zestaw z balsamem po goleniu i z żelem pod prysznic. No oczywiście nie mogłem się doczekać, psichnąłem go na nadgarstek. No i kurczę, tutaj lekkie rozczarowanie, no mówię, no co jest, niby to samo, ale jednak no to nie jest to, co pamiętam. No to dodatkowo trwałość również słabsza, mówię, no co jest, trzeba sprawdzić, może coś z zapachem, może podróba. No wtedy jeszcze nie wiedziałem, czym jest reformulacja, no i się dowiedziałem dzięki La nuit. Okazało się, że mój zapach był z 2014 roku bodajże, a tester był sprzed 2012 roku. Czyli wtedy nastąpiła ta taka największa reformulacja, która osłabiła zapach i trwałość. Nawet kolor soku w tym nowym był jaśniejszy, atomizer był węższy, więc trafiłem po prostu na produkt poreformulacyjny. Troszeczkę się zawiodłem, no ale cóż, no co zrobić. Wciąż można kupić tego starego La nuit, tyle że na aukcjach internetowych i w dosyć wysokich cenach. Na razie się nie zdecydowałem, bo nie trafiłem na dobrą cenę. Jak trafię, no to pewnie kupię. Pytanie, czy warto go dalej kupić, tą nową wersję oczywiście, La nuit. Myślę, że tak, wciąż jest to dobry zapach, przyjemny, dobrze odbierany przez otoczenie, fajnie się go nosi. Zapach wieczorowy, idealny na wieczór. Więc jak znajdziecie w dobrej cenie, to jak najbardziej, myślę, że spokojnie się jeszcze nada. No bo ciężko będzie tą starą wersję dostać. Powiem wam jeszcze, że ten balsam i żel pod prysznic, które dostałem w zestawie, były prześwietne. Wtedy pierwszy raz dostałem komplementy za żel pod prysznic. Umyłem się tym żelem i słyszałem, że bardzo ładnie pachnie, co to za perfumy. A był to tylko żel pod prysznic, wtedy się nawet niczym nie perfumowałem, więc zestaw bardzo fajny. Oczywiście próbowałem zastąpić starego La nuit innymi zapachami z tej kolekcji, czyli La nuit Eau de Parfum, La nuit Intense i jeszcze La nuit Frozen Cologne był też taki zapach, ale no niestety żadne z nich mi go nie zastąpiły. Także pozostanę przy tym zapachu na razie póki co. I tak jak mówię, jeśli znajdę starszą wersję w dobrej cenie, to oczywiście go zakupię. Mam nadzieję, że będzie to to, co pamiętam, że się nie rozczaruję. A na dzisiaj pozostaję przy tym zapachu. Polecam go wam na wieczór, oczywiście jeśli znajdziecie w tej dobrej cenie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć.